Witam Was wszystkich serdecznie, ja jestem oczywiście Werbel, a to będzie film z nowego eventu, chociaż tak naprawdę nie wiem, czy można to nazwać eventem, o czym się przekonacie za chwilę. Mianowicie oczywiście chodzi mi o Mistrzów Esperi, czyli jeżeli wejdziecie sobie w okazję, następnie w Mistrzów Esperi, zobaczycie takie oto okienko, taki oto ekran i jak można łatwo się domyślić, łatwo można skojarzyć zresztą, przepraszam za chrypkę, że jest to nic innego jak taka swego rodzaju kopia trochę Regal Rewards, czyli tych królewskich nagród. Całe okienko wygląda bardzo podobnie, jest tylko tam zmienione tło, zmienione nagrody, zmienione warunki, ale jest to dokładnie to samo, z tym, że po prostu z innymi nagrodami. Także co możemy tutaj zdobyć? Oczywiście esencje oraz diamenty. Oczywiście diamenty są dla tych, którzy zapłacą, bo oczywiście jest to zrobione pod pieniądze, no nie oszukujmy się. Mimo wszystko uważam to za dobry ruch, bo darmowi gracze mimo wszystko dostaną trochę esencji. Im jesteście dalej w kampanii, tym dostaniecie więcej, bo jak widać dostajemy też z 2 godzin, a nie tylko esencje w formie 150, tak jak tutaj jest, czy 300. Także event, w cudzysłowie oczywiście, będzie trwał 43 dni obecnie i będzie się resetował, gdy się skończy ten czas, czyli będzie to wprowadzone na stałe jak Regal Rewards. Dlatego właśnie uważam, że to nie jest event, czyli jest to dodatek do gry swego rodzaju, bo dodatek pay to win swoją drogą. Nie jest to żaden event, na pewno nie na takim stopniu, jakie były inne. No ale dla nich łatwo takie coś zrobić, po prostu dadzą coś takiego, nazwą to eventem, dzięki czemu nie muszą wprowadzać na przykład eventu typu tego nieszczęsnego z rogami, czy z bestiami, czy wielkanocnego, czy jakiegokolwiek innego, który był na becie. Po prostu dadzą coś takiego, nazwą to eventem, no i sprawa załatwiona. Także jest to w sumie ocena tego eventu, ten film, będzie on krótki. Według mnie jest to bardzo spoko pomysł, mimo wszystko gracze darmowi, którzy nie płacą, dostaną esencje, które są bardzo potrzebne na wyższych poziomach. Dla tych słabszych graczy, którzy zaczynają, od razu powiem, że później ulepszanie kosztuje około 25 tysięcy, 30 tysięcy i nawet więcej później. Także takie coś, taki dodatek na pewno się dla nas przyda. Jeżeli chcecie zapłacić, niestety jest to dosyć drogie, 109 zł, 110 w sumie. Co w porównaniu na przykład z Mobile Legends jest dużą ceną, bo w Mobile Legends takie rzeczy kosztują dwa razy mniej. Jakieś 70, czyli nie dwa razy mniej, ale no mniej o 1/3 powiedzmy tam w przybliżeniu. Nie będę się tutaj zagłębiał, czyli w Mobile Legends są podobne, rzeczy się już zaczynają dziać. Z tym, że są tańsze, co jest oczywiście na plus. Także jak zdobywać te punkty? Oczywiście z labiryntu. Ja tutaj pokażę tylko jeden etap. Za pokonanie Kaina na każdym piętrze labiryntu, czyli możecie pokonać 3 takich bossów co 2 dni, bo jest on zawsze na końcu danego piętra. Czyli ja sobie może pokonam. No nie będę pokazywał oczywiście całego labiryntu, dostawania tych punktów, bo to jest bez sensu, po co mam to robić. Chodzi o to, żeby po prostu pokazać wam, w jaki sposób zdobywać te punkty, aczkolwiek pewnie większość z was już dawno to wie, bo nie ma tutaj nic szczególnego, event nie jest w ogóle złożony w żaden sposób. Jest to po prostu taki mini dodatek, którego ja osobiście nie nazwałbym eventem. Także jak widać, weźmy sobie, no weźmy to, nie ma znaczenia, po prostu chciałem to. Możemy sobie stąd wejść od razu w Mistrzów Esperi. Jak widać dostałem jakieś tam punkty 300. Jeżeli za każde będziemy dostawać 300, to dosyć szybko będziemy się pnąć w górę. No dobra, to by było w sumie chyba na tyle. Za każdego pokonanego bossa na każdym piętrze labiryntu, czyli powtarzam, jest 3. Dostajemy właśnie te punkty. Jeszcze jest tutaj taka krótka rozpiska, którą powinienem wspomnieć na początku. Oczywiście jest to dostępne dla graczy powyżej, jeżeli przejdziecie etap na kampanii 8-20, będzie trwał 44 dni. Heroiczne zasługi, czyli ta waluta, powiedzmy, to są te punkty, które zdobywamy. Jeżeli nie odbierzecie nagród, zostaną one do was wysłane mailem na końcu, także bez żadnej presji. I tutaj jest bardzo wspomniane, ważna rzecz, nie wiem czy to było w przypadku Regal Rewards, gdy to wprowadzili, że gdy kupicie tego pasa, dzięki któremu będziecie dostawali darmowe nagrody więcej, znaczy darmowe kupne nagrody, to dodaje się wam też poziom VIP-a. Nie jest to tak, że kupujecie przepustkę i nie dostajecie punktów. No i to by było w sumie na tyle, taka ostateczna ocena eventu. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajny dodatek dla wszystkich graczy,
postaci esencji, które później są w sumie jedynym warunkiem według mnie do ulepszania bohaterów, bo ja mam już na przykład doświadczenia jakieś 70 milionów, ze złotem też nie mam problemów. Jak widać, mam tylko i wyłącznie problemy z esencjami i wy też będziecie później je mieli zresztą swoją drogą. Także to by było na tyle, według mnie bardzo fajny dodatek, niestety trochę pay to win, bo z jednej strony wprowadzają fajną rzecz, ale z drugiej jest to oczywiście ruch na pieniądze, także pewnie większość z was nie będzie zadowolona, zwłaszcza że jest to event, który według mnie eventem nie jest. Także ja wam dziękuję za oglądanie, jeżeli chodzi o Podróż Cudów, pokaże się albo w piątek, albo w sobotę, tak jak ostatnio, będzie to całkowicie pierwsze podejście na żywca, przejście całego w sobotę lub piątek. Zamieniłem kolejność, wiem o tym. Także ja wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach z Mobile Legends Adventures oraz AFK Arena.